Witam was bardzo serdecznie. Zataczamy kółko z grom apostołowie. Święte ziemie, kampanie wszystkie już zostały ukończone. Teraz czas, aby to kółko jeszcze raz zatoczyć. Tym razem jako główni bohaterowie będą wszyscy Rózgowicze. No i idziemy tą samą kolejnością. Zresztą na miniaturce i po tytule widzicie, że to będzie Imperium. A więc nowa saga, Imperium, oczywiście na bardzo trudnym poziomie. I również jako arcymag. Choć mistrz gildii byłby też całkiem fajną opcją, zwłaszcza jeśli chodzi o fałszywe rozkazy, które można wydawać. Wtedy jakieś niewygodne jednostki z pierwszego szeregu można byłoby wrzucić w drugi, jeżeli by się to złodziejowi udało zrobić. No ale to przeważnie, ty jak grywam, to raczej mi się to przydaje na początku, to prawda. To jest na pewno w pierwszej misji zwłaszcza potrzebne, ale już później coraz to rzadziej korzystam z tych złodziejskich umiejętności, dlatego najbardziej sobie cenię arcymaga. Także z takim zestawem zaczniemy. A więc stajemy po stronie króla, który wedle fałszywych pogłosek nie żyje. Tak, z naszym Kildeirem zaczynamy przygodę. No i ten arcymag na pewno będzie tutaj przynajmniej na początku musiał sobie radzić. Weźmy taki zestaw jednostek. Później nasza Rózgowiczka dostanie gierka, a być może już zapewne już dostanie sobie rycerza, do którego budynek mógłbym już zbudować. Dobra. Tutaj wokół mamy pojedynczych bandytów, chłopów. Jest tutaj ruina, leży zombich. Ale z jednym zombiakiem to my sobie nawet za bardzo tak nie poradzimy. Niby ma naszego żołnierza na dwa ciosy, no jeszcze akolita coś tam podleczy. Więc trzy ciosy mógłbym przeżyć. No miałbym na trzy tury niby takiego zombiaka, gdyby wszystko też trafiało. No bo tak, pierwsza tura takiej walce. Najpierw łucznik, później żołnierz, ten Kildeir, ale chyba nie chcę się tego podejmować teraz, ponieważ i tak są naprawdę spore szanse na to, że w ogóle nie trafimy przeciwnika. Także sobie nasz Kildeirze, który uważa, że jest za stary. Właśnie, już się chybienia zdarzają. Tego to musiałby być idealny scenariusz tamtej walki, żeby w ogóle myśleć o jej powodzeniu. Więc na razie nasz mag będzie tutaj przewodził armiami, ale już niebawem archanioł jako kolejny. Kapłana sobie oczywiście też od razu postawmy, no niech ten mag też jakąś armią dysponuje. A sama Rójkowiczka to sobie tutaj nie poradzi z przeciwnościami losu. A demony naprawdę bardzo szybko się tutaj rozprzestrzeniają. Mogą nas zaskoczyć.
nadejście na nasze ziemię. I to w bardzo szybkim tempie. Za Imperium! Dwaj chłopi, taka niezbyt jakoś dobra obrona miasta. No cóż, być może Imperium jest w takim rozproszeniu, że już tutaj tylko zostają jakieś wiejskie osady. Gerbert, kiedy zajmiesz to miasto, teren wokół niego zaczyna transformować. Kopalnie i kryształy produkują surowce, dlatego władcy, do którego należy teren. Dobra, garść informacji, która byłaby przydatna 20 lat temu, podczas pierwszej gry serii Disciples. Złotko, mamy 200 cały czas. Tyle dostajemy z tych dwóch kopalni, które mamy pod naszą stolicą. Za chwilę też będziemy w posiadaniu drugiej many życia. A propos many, można by już zacząć opracowywać pierwsze zaklęcia. Tutaj jeszcze mamy włócznika na rozkładzie. To będzie dość podobna walka co z tamtym zombiakiem, tyle że włócznik jest trochę mniej żywotny. Teoretycznie powinno być nam łatwiej sobie z tym poradzić. Wejdźmy w tą walkę, ufając w to, że właśnie będziemy trafiać, ale widzę, że tutaj już włócznik nie zaczyna najlepiej. Poczekaj, a czy właściwie to zrezygnuj ze swojego ataku, bo tylko tyle można tu zrobić. No i spoko, nawet 60 punktów doświadczenia za takiego włócznika było, a nie 55, jak jest w Disciples 2. No trochę inaczej to wygląda w tej części, jeśli chodzi o doświadczenie za zabicie poszczególnych jednostek. Okej. Zbir, który nazywa się Goblin. No może być też i tak. No tutaj rózgowiczka by sobie nie poradziła. I w takiej sytuacji fałszywe rozkazy mogłyby się przydać, żeby nawet tych chłopów dać na tył, albo on zbir był na tyle, czy ktokolwiek. Dobra, to trzeba będzie patrzeć, jak to jest doświadczenie. Na razie nie jest jakoś kolorowo. W ruinie są trzy zbiry. Mamy już świętą zbroję w ogóle. Żywa zbroja, to może ją też opracuję. To już niebawem się natkniemy na rózgowiczkę legionów. Zaczną się czary. Będzie ciekawie. Zacznie się akcja dziać ze strony legionów. Oj, no oni zaraz tutaj w ogóle sami nie przyjdą. Dobra. Tego zbira dobrze byłoby się pozbyć najpierw, no ale widzę, że się chyba to nie uda. Więc chociaż jednego chłopa. Dobra, mamy cię na rozkładzie. Ach, teraz to będzie dość długi proces. Nie można brać obrony. Więc nie wiem, jak długo by to musiało potrwać, więc no... Trzeba będzie poprzeskakiwać kilka tur może. Albo już nawet teraz, przy jednym chybieniu. Starczy. Tu jacyś kolejni chłopi. Złodziej tutaj jest, zniszczona ruina, więc mogą być prawdopodobnie gdzieś tu. Bo to byłaby jedyna ruina, którą mogliby zniszczyć. Nora, w której jest diabeł, to już są bardzo blisko przejścia. Więc mogę się ich za jakieś dwie tury spodziewać. Wyczuwam tu moc magii. Moc magii to ja już dzisiaj wyczuwałem. Jedząc rosół. No i prosta walka, na której można się było uleczyć. No, widzimy tutaj już demoniczne tereny. Stwórzmy sobie już tego archanioła z gierbkiem na razie. Będziemy próbować
przejmować cokolwiek. Książę umarł. No proszę. Ciekawe, na kim się potknął. Trzej bandyci. No nie, to będzie za dużo. Jest Huxera. Nie ma nawet za bardzo co robić. Zacznie nam pewnie od straszenia naszego dowódcy. Pewnie wystraszy całą Marbię tak swoją drogą. Bo się tam nie patyczkuje w ogóle. No, tak się zaczyna walka, to jak w sumie myślałem. No, trzeba ją wykonać na raty, chyba że jeszcze chybi nie. Nie stało się to. Okej, to zróbmy teraz taki myk, że ty sobie to weźmiesz. A nie uda ci się tutaj podejść, a szkoda. Tędy nie uciekniesz, więc będziesz musiała takie kółko zatoczyć, także cię w razie czego tu jeszcze dogonimy. Co do budynków, na pewno gildia się przyda i od razu poślemy tam złodzieja. Wasza wysokość? O właśnie, tak żebyś ty w ogóle nie mogła stąd wyjść. Przeklęta rozgowiczko, bo na pewno byś chciała to zrobić. Zbliżyła się tylko tutaj. Może być. Dobra, wysyłamy szpiega. Władgięty żyje. Ale taka będzie walka, wiecie, na raty znowu, kolejny raz. No, będzie straszyć bardzo. Prosta sprawa to będzie dla niej. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Pięknie, o to mi chodziło w tej walce. Aby szybko zyskać awans. Mikstura życia, mikstura uderzeń, tutaj pozbierane były przedmioty. Co teraz? Dobra, złodzieju, ciekawe, czy pożyjesz jeszcze? No, nie pożyłeś za długo. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejnego zrekrutować. Jest nawet w stanie daleko się przemieścić. No ale to jest zasługa 25 punktów ruchu. Dobra, musimy zaraz stamtąd wychodzić. No ale trzeba też pamiętać, żeby zdobyć te zasoby. Mógłbym się też udać do tej nory, tam są trzy chochliki, więc to nie będzie jakoś specjalnie trudne. Tak naprawdę to będziemy musieli zapewnić rózgowiczce doświadczenie. Dobra, ale możesz ich rozwalać, bo nie przetrwamy takich ciosów, tak licznych. Teraz to już jest inna gadka. Jeszcze jedna rózgowiczka, bo ta nasza to będzie się raczej skupiała na tym, żeby radzić sobie z przeciwnikami, aniżeli zdobywać zasoby, no chyba, że akurat tam gdzie jakoś po drodze. Co teraz? Jej będzie z tym, no to wtedy tak. Nie udaje się ukraść sztandaru. Za wielkiego ojca. Znowu tutaj złodziej. Za wielkiego ojca. Dobra, tutaj wespół z tobą. Za wielkiego ojca. Zajmujemy trzecią kopalnię Manę Życia, to jest bardzo dużo. To wszystko będzie pomagało nam skutecznym pozyskiwaniu many, no i opracowywaniu kolejnych zaklęć. Znowu dalej się udamy do tego miasta, tym razem coś innego może spróbuję z niego wykraść. Tak, Urfezon już rzuca czary. Ty jesteś chyba wodzem wojowników, trzeba cię będzie sprawdzić. O, już idą demony, no. Oni się tam nie będą patyczkować. No, wykradłem już coś innego i od razu poszło to jakoś sprawniej. Wiesz co, weź to kup po prostu. Z czym my tu mamy do czynienia? Nie wiemy. To się dowiemy. Zaraz nam to przejmą zresztą. No nie, tędy nie idź. Możesz tędy. A może ja go od razu bym mógł zabić? No to jest taka loteria, bo może mi się to udać, a może się nie udać. To jest takie na styk.
Berserker i Gargulec. No to już będzie przeprawa bardzo trudna. Tak szczerze mówiąc. Na pewno nie dla naszej rózgowiczki to będzie dane, żeby ona to robiła. Nie wiem, czy nie będzie dobrze na razie dać pokierować tutaj naszemu magowi. Te rózgowiczki to jednak jest trochę jeszcze za szybko. No, tu jeszcze piekielnego psa będziesz przyzywał. Doświadczenia to tu będzie jeszcze sporo do zdobycia, także na spokojnie się to zrobi. Z takim piekielnym psem to możemy sobie walczyć rózgowiczką. Dobra, zatoczył kółko. Czy potrzebujesz mych usług? No, tu jeszcze brakuje sporo doświadczenia. Trzeba stoczyć tu jakieś walki. Można by tą kryjówkę złodziei wejść. Tylko, że tam jest znowuż jeszcze łucznik z tyłu. Chociaż no teoretycznie mógłbym sobie z tym poradzić. Przydałoby się takie wyzwanie Ogara. To bym raz ruszył tych zbirów i miałbym akurat na strzała rycerzem. No ale no trzeba będzie sobie poradzić. A tu jest jednak dwóch zbirów. Dobra, myślałem, że trzech. Byłem przekonany, że to jednak tak wygląda. Dobra, mamy to. 200 sztuk złota i sztandar ochrony. Za wielkiego ojca, za wielkiego ojca. No dobra, to ty idź to sprzedaj. Co ty masz do sprzedania? Co teraz? Ty, złodzieju, możesz tę inicjatywę wykraść. Bardzo dobrze. No nasz wróg to może tutaj rzucić czary i podejść po ogóle, więc... Wasza wysokość? No jeżeli on jest w takim stanie, ten nasz złodziej, to raczej nie mamy tutaj za bardzo co szukać, ale... Przeżyje cios, więc możemy spróbować wyzwać cię na pojedynek. Byłeś bliski w ogóle poradzenia sobie z nim. To też ciekawe. Uczynię co tylko w mej mocy. No i mamy cię. Uczynię co tylko. Jeszcze go otruj dodatkowo. Chociaż czy to było w jakiś sposób potrzebne? No nie za bardzo, bo jest komesem. Więc sobie to zregeneruje. Czy potrzebujesz mych usług? No i teraz miejmy nadzieję, że będzie chciał uciekać, ale być może ma eliksiry, także to mi za dużo nie dało. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rózgowiczka, proszę bardzo. No niestety, no zaczyna się właśnie tutaj już ekspansja naszych wrogów. Za wielkiego ojca. I tak się trafiło, że akurat Isuelem sobie będziemy grać znowu. No cóż, niestety, będziemy musieli odbierać te zasoby. Berserker tutaj, no to nie jest łatwa walka. Świątynię sobie zbuduję od razu. Trzeba się tutaj intensywnie uzdrawiać. Możemy użyć czarów niby, możemy też otruć. Można by spróbować. Przynajmniej na razie tutaj działać arcymagiem jeszcze. Mamy jeszcze czary, mamy dużo many, więc można z tego korzystać. Opracujmy też coś, może. Na przykład siłę. Ochrona przed powietrzem nie za bardzo nam będzie potrzebna, tak w ogóle. O ile w ogóle będzie potrzebna. No może na jakichś dwóch walkach tam później pod miastem Andros to raz by się tego użyło. Dobra, tutaj sobie już poradzimy. Berserkera się natychmiast pozbyć. Tu jeszcze chybienie. Dobra, poszło.
Fajnie, sprawnie, 33 punkty doświadczenia, więc chyba mniej więcej tyle, co akolicie brakowało. I dobra. Mamy tu już drugie poziomy. Bruzgowiczka zaraz tam coś przejmie, ale bardzo szybko zripostujemy. Tu jakiś kolejny pajac z diabłem i z owładniętym, który już jest martwy. Pokonał tu włócznik. Kobieto, weź się nie kompromituj, daj nam spokój. Za chwilkę będziemy mieli tutaj walkę pewnie z Ogarem. Ciekawe, teraz Luzgowiczek tą walkę stoczy. Dobra, złodziej niech spróbuje pokraść trochę eliksirów. Dobra, są dwa ukradzione już od tamtej pory, jak walczyliśmy, znaczy walczyliśmy, jak próbowaliśmy kraść standard, no to już udają się akcje złodziejskie. Co to miało być? Chciałbym wziąć w tym udział. Ciekawe. Okej, to tak. Transportujemy sobie tego, kogo trzeba. Bierzemy sobie eliksiry, bierzemy również sztandary. I ty sobie z tym piekielnym pieskiem zawalczysz. Wasza wysokość? A żeby go mieć na dwa ciosy, to w sumie go mogę tu drasnąć. No uciekaj, nie uciekłeś. Dobra. Tak się też mogło zdarzyć. Ale mi chodziło o to, żeby go chociaż osłabić. Teraz masz eliksiry przy sobie. Ogara zawsze jakieś doświadczenie będzie. Jeszcze chybia bardzo ładnie. Okej. 41. No to jeszcze jeden taki ogar. Tu jest jeszcze jakaś luzgowiczka. Ale to akurat już będzie misja dla ciebie. O ile ci się uda to porobić. Bez strachu z strony tej rózgowiczki. Można byłoby się już jej pozbyć w sumie, ale może tu pokombinuję trochę, żeby. Dobra, weź tu dziobni. Czekajcie. No a sobie pewnie ustawi tutaj rózgę jedną. Albo będzie chciała usunąć drugą. Nie bardzo mi to jakoś przeszkadza. Czary są rzucane, menta minoris czy coś jeszcze. Nie, ona sobie w ogóle ucieka, ta rózgowiczka. Nie złapiemy jej. Trzeba byłoby się najpierw z tym tutaj. Chociaż rózgowiczko, to w sumie będę nawet w stanie to zrobić. Tu jest niby 75 punktów obrażeń. Chociaż. No nie, nie bardzo, bo przecież. Nie, to jest za dużo obrażeń. Tego chłopa tutaj z przodu muszę najpierw sprzątnąć. Ja mam na to prostą metodę, po prostu się tego pozbędę. Zwyczajnie, czarami chyba nawet. Albo jedną błyskawicę rzucę. Ciekawe, w kogo pójdzie wtedy. W kogo te strzały pójdą. Prawdopodobnie w healera. Ale już nawet jeden strzał nie będzie oddany. Dobra, w maga wszystko poszło. Dobrze wiedzieć. Teraz idzie w strzelce. Okej. Tu już mamy spokój. Za wielkiego ojca. Dobra, Isuel, przekaż tutaj miksturkę. I tą mniejszą też, żeby przypadkiem czarem nam tutaj nie uderzył. Idziesz na to. Chciałeś sobie uciec, ale ci się to nie uda, chociaż. A tak coś czuję, że tutaj już niedaleko mamy jakiegoś przeciwnika, który znienacka w nas uderzy. Wasza wysokość? Jakieś takie mam dziwne przeczucie. No, wcale nie błędne. Chociaż ty jesteś tutaj osłabiony nieco, więc nie będziesz aż tak groźny. Trzeba jednak uważać. Beliar.
To będzie nieprzyjemna walka. Przydałby się tu poziom i skuteczniejsze uzdrawianie. O, to jedno chybienie może zaważyć na tym, ale to jego chybienie, nie moje. Moje chybienie mogłoby zaważyć na losie tych walk. Jest awans, ale jesteśmy odkryci tutaj, zaraz może nas przyatakować. Tego nie zrobił. Chorążego bierzemy. No i co, potrzebujemy 450 punktów doświadczenia, żeby wymaksować sobie poziom, wziąć sobie dowodzenie i wtedy już kolejną jednostkę. Dobra, złodzieju, dalej, proszę tutaj iść. Żebyśmy wiedzieli, co tu się w ogóle dzieje. Mamy tu już czwarte źródło many życia, bardzo dużo tego jest. Opuszczoną farmę można wejść, będzie to walka nie jakoś specjalnie wymagająca. Mamy 45 uzdrawiania. Także no, nasze przeciwko 60 punktów obrażeń górskiego olbrzyma. Teoretycznie nie powinno być jakoś to trudne. Tylko potrzebujemy tam aż 5 ciosów. No, chyba że będzie rycerz podciągał te obrażenia. Ale w sumie ma 55 punktów obrażeń, to nie musi niczego podciągać. To będą 4 ciosy. Mamy tam jakiś niewielki pancerz, no ale mamy. I zawsze tym Kildare'em można byłoby to osłabić. Ewentualnie możemy wejść tam. W tego zombiaka to będzie mniej wymagające, ale wolę chyba tutaj. Jeszcze bot przypadkiem tu przyjdzie, rozwali to, splądruje i będzie po zabawie. No bolesne to są obrażenia. Czy my to przetrwamy? Spudłował. No to jest... Mam tak na styk teraz. Coś jest okej. 90. 135 punktów życia zostało. Tu zdobyliśmy 51 punktów doświadczenia. 300 sztuk złota, laska świętości, więc możemy mieć sporo uzdrawiania, aż 4 uzdrawiania natury, bo jeszcze można opracować to, które my posiadamy w naszej księdze magicznej. Na razie tego nie będę robił. Będziemy tutaj posiadali różdżkę, z której będzie można korzystać. Kolejny zwój prawdziwego widzenia. Odsuń mi tutaj ten fragment. Rózgowiczka kolejna. No być może, bo tu nie ma niczego szczególnego już. Ale ma nadal czary. Na szczęście w poboczną rózgowiczkę uderzył. Jakiegoś orka rzucił Menta Minoris. No dobra. Co teraz? No problem. Czy to miasto jest twoje? Nie jest twoje. I mam nadzieję, że nie będzie. Dobra, to podejdźmy tylko tak blisko. Teraz się nie uda tam dotrzeć. No to sobie z tymi chłopami. Zawalczmy i tyle. Po kolei chłopów rozwalać. Tu już jesteśmy wygrani. Prosta walka. Jesteśmy w stanie to wszystko zaotkillować. Niewiele doświadczenia, no ale cóż. Prosta walka to i mało doświadczenia. A tutaj chyba był kamień runiczny gdzieś. Lubliny. No, możemy z tym zawalczyć. Żeby ten poboczny bohater też jakieś jednostki w swojej armii miał chociaż. Wystarczy, żeby tutaj giermka na rycerza jeszcze awansować. No i tego orka sobie jeszcze pokona. No dobra, piekielny piesek. Można by z nim powalczyć. Jak tak bardzo chce. Kto wygra? No, wygrał złodziej. Otruł mnie. Tutaj w ogóle dookoła musiał pójść. Dlaczego mnie nie zaatakował? Wasza wysokość?
To też jest zagadka. Tylko wysyłaj szpiega z powrotem. No ja mu to nie wiem, co może zrobić. Właściwie to nic. Dobra, tutaj to... Nie będę się też patyczkował. Wezmę sobie przyspieszenie po prostu. Zajmę mu tą manę. Jest mi bardziej potrzebne niż tobie. Dobra, kolejny dowódca jest przed nami tutaj. No weź trafiaj, panie rycerzu. Co to ma być? Czy jesteśmy i tak z tym pancerzem w stanie to zdrawiać? Niewielki, bo niewielki, ale nam pomaga. 100 sztuk złota i zwój błyskawicy. To kolejne 15 obrażeń możemy zadać. Jeszcze jakby zdobyć tą różdżkę. Też byłoby spoko. No i mamy wszystkie źródła. No, przeciwnik nas tutaj zatruwa. O, demon. To sobie wszedł walkę, którą akurat... Dzięki której mógł się trochę tutaj doekspić. No cóż. To mogłem się poddawać w tamtej walce. Tak to by nie zdobył tego demona. Teraz to jest groźnie. To jest groźne. 33 punkty doświadczenia tylko tutaj mam. Dać radę sobie powinienem z tym orkiem. Jeszcze tym bardziej jak nie trafia. No, wziąłem... O, dobra. Niepotrzebnie, bo tam jakieś miał małe punkty zdrowia do wyleczenia, ale bez różnicy. Okej, jeszcze jakaś jedna taka walka. A, i tu jest chyba kamień runiczny, dobra. Tak się zastanawiam, czy by tu nie przyznać, chociaż policzmy sobie punkty ruchu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No jest w stanie dotrzeć. Chyba, że postawię przed nim tą żywą zbroję. Chociaż trochę przywalę obrażeniami. Też może nie będzie takie głupie. Mam sporo tej many, więc można jej używać. Tego berserkera mi tutaj przywalę porządnie. I on też dostał poziom. Ale to jakoś znacząco tam jego siły nie zwiększy też. Także nie ma problemu. Jeszcze jedna żywa zbroja, to tego berserkera się pozbędę. A tym razem był szybszy. Chociaż nie. Mają 55-70. A gdy było 60 i 55, to jeszcze akurat mógłbym być szybszy żywą zbroją. Ale to już nie w tym wypadku. Dobra, zbliż się tutaj tylko tak delikatnie. Nadal trzeba się go trochę obawiać. Ale dobra, wrócił się, no i cóż, to bardzo szybko będzie tutaj podróżował. Wziął sobie berserkera kolejnego. To już zaraz będzie przejęcie moich zasobów. Dobra, ze złodziejem sobie możemy zawalczyć. A tam będziemy po prostu próbować działać, no... czarami. Ale oprócz tego, myślę, że tutaj masa złodziei będzie potrzebna. Bardziej, że mamy tyle złota, że możemy ich powynajmować od groma. Oni się tutaj przydadzą, będą też już taką... ścianą, takim, jakby to powiedzieć, mięsem armatnim. Co teraz? Ale będą też mogli otruć, czy nawet po prostu przyblokować, nie pozwolić podejść przeciwnikowi do mnie. Ale bot też nie będzie tutaj próżnował, pewnie coś przyzwie jeszcze. Nie, nie przyzwał. Zbliżył się tu do mnie. Trzeba próbować go truć, mimo że są mniejsze na to szanse. Jemu się nie udało. Wyzwę na pojedynek tego pajaca. Ty jeszcze masz...
Artefakt, no no. Błyskawicą przywalimy. I to dwukrotnie. Więcej tych złodziei trzeba jeszcze porobić. My go tutaj właściwie otoczyć nimi. Dobra, trochę jego osłabić. No tobą to raczej nie będę tak w stanie tego zrobić. Demon jest jednak mocny. A jeszcze może przywalić berserker, także. Panie? Czy jedna może żywa zbroja, żeby tego demona tak osłabić porządnie, to być może nawet już i rózgowiczką byłbym w stanie to porobić. Tu mogę kogoś się pozbyć. Nie no, nie mam zamiaru. Chciałem tylko tutaj osłabić jeszcze bardziej. Teraz rózgowiczką można by spróbować. Ale czy to się uda? Aha, dobra, uderzamy demona. Poszło. Te sztandary jednak to się przydały. 112 punktów doświadczenia. No to jest masa. Masa punktów doświadczenia. Paraceus, mikstura ochrony, ruiniczne ostrze. Czy potrzebujesz mych usług? I to wystarczy. Dobra, daj mi tutaj te eliksiry. Tobie mogę dać te artefakty i zwoje. Dobra, tak jak mówiłem, trzeba jeszcze trochę zrobić złodziei. Przydadzą się, zrobili dobrą robotę. Wasza wysokość? I dalej ją będą robić. Dobra, tutaj tam jakieś czary będą tylko rzucane. Bot chyba nigdy nie zdobywał tego miasta. Tutaj za rzeką. Tutaj łucznicy. No tu trzeba byłoby... Już nie rózgowiczką. Co teraz? Tylko dowódcą wejść. Co teraz? Można spróbować coś złodziejami porobić. Co teraz? I z tamtego miasta już sobie startować wtedy złodziejami, także. Czy potrzebujesz mych usług? No przyda się przejąć to miasto. A, czy to miasto? Te to byłyby miasta. No, spróbujcie tu coś zrobić, 70%, może się to nie udać, może to trochę mniej jest, ale nadal dużo niby, ale nie tak dużo, jak bym chciał, no i już się nie udało. Co teraz? Uczynię co tylko w mej mocy. Wasza wysokość? Uczynię co tylko w mej mocy. Kiepsko. Jedna trutka to trochę mało. Atakujemy jeszcze żywą zbroją, żeby to trochę tutaj osłabić. Solidarnie trzeba było też spudłować. No zobaczmy, jak to pójdzie. Jeszcze nie trafiają, ale dobrze, że włócznik też nie trafił. No i teraz pytanie, kogo tu przy życiu zostawić? No bardziej mi na tym giermku zależy. To, że tam się akurat nie uda dowódcy przeżyć, to nie jest aż tak ważne dla mnie. Dobra, jest rycerz. Znowuż Gerbert, możesz wynająć Archanioła, aby transformował Lądykę. Archanioł jest już wybrany, naciśnij przycisk zasadź różdżkę. No, ale trzeba to przy zasobach oczywiście zatknąć. Dobra, mamy dość istotne z takiego strategicznego punktu widzenia miasto. Stąd będzie można już wysyłać kolejnych złodziei, innych dowódców. Gdzie już dość blisko też miejscówki potępionych. Za wielkiego ojca. Dwóch łuczników, trzech bandytów. No to trzeba będzie tak rozłożyć dość.
sensownie. Na pewno trzeba tu przywalić, żeby te zbiry były na strzała. To trzeba będzie się uzdrawiać. Najpierw Isuela, później jego. Przeżyjemy jeszcze drugą falę wtedy tych uczników. No może się to uda zrobić. Ale może też nie wyjść, bo to takie... Takie wiecie, też na styk. Te walki. Okej. Ucznicy chybiają. Aha, my też chybiamy, no cóż. No i przerąbana walka. Tak się też mogło zdarzyć. No to trzeba się wrócić. Niekoniecznie chyba chcę to robić, tą walkę tutaj. Berserker. Już taka równorzędna walka, można powiedzieć. No to akurat dobra decyzja. Disciples dwójce już by się tutaj rozgowić wycofywał. Akurat nie zostało punktów ruchu wtedy. Po tej siłie tej walki, także... Dobra. Jeszcze. Jeden, to niech tutaj potruje. Uczynię to tylko w mojej mocy. Już tak dużo tu nie zrobię tu rozgowiczką. Cóż z tego, że... Ja tu będę atakował, będzie mi straszył. Bym musiał mieć strzelca do tej walki. Może to nie będzie głupie wyjście. Trzeba akurat sobie go wziąć. Pozbędziemy się jej berserkera, ale jakoś tam zaodhealujemy. Szkoda, że klątwy żadnej nie mamy swoją drogą. Żałujcie, grzesznicy! Dobra, na spokojnie, sobie poradzimy. Ciąga te obrażenia, ale całe szczęście to tylko po kilka punktów obrażeń nam zadaje sumarycznie. Dobra. Zakończymy turę i myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. W kolejnym odcinku pewnie już ta misja będzie zakończona. Tak nie mam. A co my tutaj mamy? Berserker znowu, Jezu. Dobra, będziemy tutaj złodziejami zatruwać, rzucać czary, no i tak. Tak aż do końca misji. Także dzięki Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobał pierwszy odcinek z tej serii z apostołów Rózgowiczami, tym razem Archaniołem. Mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej. Trzymajcie się i na razie.